polskiego obawiam się najbardziej, bo myślę, że matematyka i angielski jakoś pójdzie, ale polski zależy od tematu, który dostaniemy, więc zobaczymy, jak będzie. W zasadzie jak już jechałam w autobusie i patrząc na to, ile umiem, a ile nie umiem, to raczej pojawił mi się stres. Myśląc nad motywami, jakie przykłady konkretne, no to wtedy tak już się pojawił. Chciałabym, żeby był taki tekst, taki jak my to mówimy, randomowy, żeby nie było żadnej lalki czy wesela, takie coś zwykłego. Stres jest generalnie, ale raczej posiłkuję się wynikami z próbnych matur, które raczej poszły dobrze, więc mam nadzieję, że teraz też pójdzie dobrze. Stresowałam się dużo wcześniej, dzisiaj już mi stres całkowicie przeszedł. Rzeczywiście to jest pierwsza matura historyczna w historii naszego nowego liceum. Przygotowania rozpoczęły się już we wrześniu, te dotyczące procedur, bo takie są terminy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a przygotowania dotyczące tych wytycznych dotyczących koronawirusa, no to tak od połowy maja już do wszystkiego się przygotowujemy. Są specjalne obostrzenia, uczniowie jak wchodzą do szkoły muszą być drzwi otwarte, nie mogą ze sobą właśnie zabrać maskotek, jakichś takich przytulanek. Mogą tylko najpotrzebniejsze rzeczy, które są potrzebne do pisania. Oczywiście dowód tożsamości. Wszędzie trzeba zdezynfekować ręce i jeśli się przechodzi koło nauczycieli w tych czynnościach organizacyjnych, maturzyści muszą być w maseczkach. Trzymam kciuki za maturzystów.